Witam, Kamil Bernatek, Skarżyska Telewizja Internetowa. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam o breakdance, czyli tańcu na głowie, jakby ktoś nie wiedział. Nareszcie, o kurczę, blade, do tańca na ziemi się kładę. Rodzaj męski, żeński, nijaki, składa się do rytmu dla draki. Breakdance! Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Byłem luz, oczu brąz i trans. Breakdance! Wyjątkowo się zdarza czasem, że bywam pierwszy albo jedyny, ale to naprawdę bardzo rzadko. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Powiedzieć, można powiedzieć 10 osób, około 10 osób. To liczymy jako dwie, bo to jest zespół. Brat kiedyś zapoczątkował ten b-boying tutaj w Skarżysku. Spotkałem się razem z kolegą, z którym później chodziłem do szkoły, na skateparku tak naprawdę, na przedworcu, gdzie pokazywaliśmy swoje triki. On kręcił bańkę już i ja zaczynałem style. Zaczęliśmy tańczyć we dwójkę. Mieliśmy dekturę i tak naprawdę miejsce, gdzie za Hermesem, gdzie jest rozładunek towaru, bo było pod dachem, tam zawsze było słodko, było fajnie. No wiadomo, zostało się w szkole i był trening, inni ludzie wybierali wtedy inną drogę. Ja mogę powiedzieć tak, gdybym nie zaczął tańczyć, to nie wiadomo, gdzie ja bym w tej chwili był. Breaka można po prostu tańczyć, nie trzeba być jakoś tam zapaleńcem całej tej kultury, no nie? To zależy od każdego indywidualnie. Nie? Cały taniec opiera się na czuciu tego werbla, nie? Zawsze się liczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Im wolniejszy beat, tym łatwiej powoli możesz dopracować ruchy. Może to być wolne, może być to szybkie. Może być to jazz, nie wiem, funky. Może nie być nic. Czasem do Rammsteina naciskamy, nie? Może być to nawet metal, może być muzyka klasyczna. No, też się zdarzało na treningach. Wszystko. Trzeba czerpać inspiracje ze wszystkiego. No, oprócz sali. Oprócz warunków, to problem jest też, żeby skołować same pokazy, a jak już pokazy, żeby to się jakoś rozwijało. A jest problem, że za każdym razem chcą pokazy robić za darmo, nie? Że spoko, chłopaki, kwestia promocji. Że coś tam, wypromujemy was, no ale gdzie nas wypromują, na jakiejś wsi? Tak, wszystko się rozbija o kasę, bo tak jak chłopaki, pojechali na zawody do Ostrowca, dostali natchnienia. Tam Michał zdobył kontakt, pojechał na streeta teraz na wakacje, nauczył się mnóstwo rzeczy. Tu właśnie o to chodzi, żeby zawieść tych młodych, co oni tu zaczynają tańczyć, na zawody, żeby im pokazać, co ludzie potrafią, co ludzie chcą robić. I wtedy jest jakieś to natchnienie, dostaje się takiego powera, takiego, coś takiego, że norwie, żeby następnego dnia iść na trening, zrobić, poćwiczyć, że się to uda. Ale tego nie ma, nie ma sponsora w Skarżysku. Każdy jest taki, że jednak te pieniądze i pieniądze, pieniądze, pieniądze. A my od zawsze sponsorowaliśmy samych siebie. Świeży, cały i zdrowy młody tancerz. Możecie go dostać w sklepach Tesco za 99. Taniec to z pewnością jedna z przyjemniejszych form spędzania wolnego czasu. Miejmy nadzieję, że Skarżyskim i Bojom go nie zabraknie. Tymczasem ja się z Państwem żegnam. Kamil Bernatek. Do zobaczenia.